Dzień dobry Państwu. Mariusz Gradowski. Bardzo mi miło powitać parę prezydencką i wszystkich Państwa. Parę prezydencką i wszystkich Państwa w Ogrodzie Saskim, w miejscu, gdzie tradycyjnie spotykamy się, aby wspólnie czytać arcydzieła literatury polskiej. W tym roku Polacy wybrali Wesele Stanisława Wyspiańskiego, jednego z najgenialniejszych polskich twórców. Wesele odbyło się w Bronowicach, to Państwo doskonale wiedzą. Stanisław Wyspiański na nim bawił. Zapytany przez znajomego jakiś czas później, jak mu się podobało, odpowiedział: może coś napiszę. I napisał. Już sam pierwszy akt wystarczyłby do tego, aby Stanisław Wyspiański znalazł się w historii literatury polskiej. Tak wspaniale, z reporterską precyzją, posługując się niemal fotograficzną pamięcią, oddał złożoność sytuacji w bronowickiej chacie. Ale zrobił coś więcej. W drugim i w trzecim akcie wprowadził sceny symboliczne. Sceny, dzięki którym wesele z bronowickiej chaty przeniosło się w sferę ponadczasową, uniwersalną, w sferę wielkiej kultury. Proszę Państwa, do tej pory Wesele ukazało się w ponad 120 wydaniach. Na całym świecie 200 inscenizacji. Wesele inspirowało poetów, malarzy, reżyserów filmowych, także kompozytorów. Tu, w Warszawie, w roku 1916 Karol Roztworowski skomponował operę inspirowaną właśnie Weselem. Ale wydaje mi się, że to nie tyle te liczby, które Państwu przytoczyłem, świadczą o wielkości Wesela. Świadczy o nim chyba to, że poszczególne cytaty, zdania, frazy weszły do codziennego języka Polaków. Trza być w butach na weselu. Co tam, panie, w polityce? Chłop potęgą jest i basta. Mógłbym tak długo. Proszę Państwa, my wszyscy dzisiaj mówimy językiem Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Zapraszam teraz na scenę pana profesora Piotra Glińskiego, pierwszego wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Panie premierze, zapraszam. Panie prezydencie, pani prezydentowo, szanowni państwo, to już po raz szósty z inicjatywy Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej pod patronatem i z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy i pani prezydentowej, pierwszej damy, pani Agaty Kornhauser-Duda, mamy zaszczyt uczestniczyć w Narodowym Czytaniu. Narodowe Czytanie, które już zyskało wielką popularność w Polsce. Bardzo lubimy tą akcję, to znaczy, że także lubimy czytać. No, dzisiaj też i pogoda sprzyja raczej lekturze niż innej aktywności. Tym bardziej cieszymy się, że jest tutaj nas tak dużo. Zeszłoroczne czytanie, Quo Vadis, 11 godzin na tej scenie czytaliśmy Quo Vadis, czytali oprócz pary prezydenckiej wielcy nasi aktorzy i także dzisiaj będziemy to powtarzali. A corocznie ta akcja jest przecież widoczna, jest realizowana w bardzo wielu miejscach w Polsce, w bardzo różnych formach. W Krakowie na przykład wesele jest czytane też w plenerze przez aktorów, polityków, samorządowców, mieszkańców Krakowa w całym mieście. Także za granicą mamy to czytanie narodowe. To bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszymy. Choć wiemy, że mamy problem z czytaniem i ja jako minister kultury muszę o tym problemie powiedzieć. My oczywiście jako Ministerstwo Kultury, jako Narodowe Centrum Kultury włączamy się corocznie, pomagamy Kancelarii Prezydenta w organizacji tych imprez i wielu innych, ale jesteśmy odpowiedzialni za czytelnictwo w Polsce w jakimś sensie. Oczywiście wszyscy Polacy jesteśmy odpowiedzialni, ale także instytucje publiczne są odpowiedzialne. Mamy w Polsce Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, mamy Instytut Książki, mamy Bibliotekę Narodową, mamy wiele instytucji, które promują czytelnictwo, które walczą o czytelnictwo, ale wciąż mamy problem z tym czytelnictwem. Dlatego takie akcje trochę symboliczne, właśnie trochę akcyjne działania są też bardzo ważne, bo nasze autorytety, wszyscy ponad podziałami politycznymi, także we współczesnej Polsce możemy to powiedzieć, wszyscy jesteśmy zainteresowani w tym, żeby czytelnictwo rozwijać, żeby
debata w demokracji, nawet kłótnia w demokracji opierała się o dojrzałe argumenty, które często są wywodzone właśnie z naszych lektur, z wiedzy, którą dzięki lekturze uzyskujemy, z wrażliwości, która jest w tych lekturach, z którymi mamy kontakt. Wybraliśmy wesele. My, społeczeństwo, wybraliśmy z kilku propozycji wesele. To jest, jak już to było powiedziane, dramat bardzo aktualny, dramat, który żyje także w naszym życiu codziennym, w mowie potocznej. To jest dramat jednocześnie szalenie ważny w historii Polski, bo on był pisany w czasach, kiedy też społeczeństwo było podzielone, kiedy te różnice społeczne także były szalenie widoczne, kiedy zbliżał się pewien historyczny przełom, który wszyscy już wyczuwali i przewidywali, wypatrywali, co tam od kordonu się dzieje. I te różnice, najróżniejsze punkty widzenia, najróżniejsze sposoby rozumienia Polski, bo jest to dramat o Polsce, były bardzo widoczne i są bardzo widoczne w weselu. Dlatego też chyba jest ono tak interesujące także współcześnie. Ale warto powiedzieć, że mimo tych różnic w weselu wyraźnie widać wspólny mianownik. On jest tam wielokrotnie przywoływany i tym wspólnym mianownikiem jest serduszko Panny Młodej, jest to stwierdzenie, że Polska to ważna rzecz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Piotrowi Glińskiemu, pierwszemu wiceprezesowi Rady Ministrów, ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy nasze spotkanie z tym jednym z najpiękniejszych dzieł Stanisława Wyspiańskiego, kilka uwag technicznych. Staraliśmy się przygotować dzisiejszy dramat, pozostając jak najbliżej oryginału i tego, co napisał dla nas Stanisław Wyspiański, ale jednocześnie pozostając jak najbliżej głównego celu naszej akcji, jakim jest zachęta do wspólnego czytania. Wspólne czytanie buduje więzi. Wspólne czytanie pozwala dobrze spędzić czas, ale przede wszystkim wspólne czytanie pobudza wyobraźnię. Dlatego dzisiaj czytamy wszystko dokładnie tak, jak napisał Stanisław Wyspiański, łącznie z didaskaliami. Jest z nami pan Piotr Borowiec, którego głos doskonale Państwo znają i to jego głosem będzie przemawiał dzisiaj do nas z didaskaliów Stanisław Wyspiański. Czasem w didaskaliach pojawi się, proszę Państwa, słowo poprzedni. Co to znaczy? Otóż Stanisław Wyspiański wymyślił sobie, że wprowadzając kolejne postaci w kolejnych scenach będzie oszczędzał czas. Otóż jeśli się pojawi słowo poprzedni, to oznacza to, że w danej scenie występują postaci ze sceny poprzedniej plus jakieś nowe, wymienione już z imienia. Czasem się może też zdarzyć i tak, że usłyszą Państwo więcej imion niż usłyszą Państwo czytających aktorów. Otóż Stanisław Wyspiański podaje nam czasami w didaskaliach liczbę postaci, chociaż nie wszystkie ze sobą rozmawiają. Chodzi o to, że on chciał je mieć w tym momencie na scenie. I to jest miejsce dla Państwa wyobraźni, aby wyobrazić sobie tych, którzy rozmawiają i tych, którzy się tej rozmowie przysłuchują. Jest z nami dzisiaj plejada gwiazd. Ja mam to szczęście, że byłem na próbie, więc już wiem, że część scen, właściwie wszystkie, ja nie zostałem do końca, dlatego mówię, że część scen wywołuje ciarki na plecach. I bardzo się cieszę, że dzisiaj będą Państwo mogli się o tym sami przekonać. Proszę tylko zerknąć na telebimy. Tam się pojawią wszystkie nazwiska wspaniałych aktorów, którzy dzisiaj będą dla Państwa czytali postaci Stanisława Wyspiańskiego, które pojawiają się w weselu. To chyba wszystkie informacje wstępne. Możemy zaczynać. Narodowe czytanie 2017. Stanisław Wyspiański, wesele. Jako ja nie umiem nic, niby na moje zaufanie.
prośbę i na rozkaz twój, boś ty dzisiaj panna młoda, jak jaśmin, jak jagoda. I otóż się rozchodzi to, że pan tyle się spodziewa. Weź dzisiaj szczęśliwa panno młodo, napytaj gość, tyk, w którym zle w czorności dopiekają, w którym źle. I po cóż te spiekła duchy? Niech za przyjdą na podsłuchy, na wesele, ka muzyka. Gdzie muzyka? Jak się żenić, to się żenić, to tak jakby w uniesieniu. Nie utonie, nie utonie, topi się, kto bierze żonę. Niech się stopi, niech się spali, byle ładnie grajcy grali. I jak na żarna hula dzwonić, niech zachuka, stuka, puka. Plansa bije, przybasuje, piska, skrzypiec strunął cienko. Niech się miele jak młyn wodny, w noc miesięczną, w czas pogodny. Szumiejąca niech się snuje, a niech dźwięka się nie kończy. Choćby usnąć w tańcowaniu, przy mieleniu, przy hukaniu, w zapomnieniu. I wszystko jest dla mnie swatem w tym weselu, w tej radości. Bóg mi gości po zazdrości. Zespół Zakopower. To jest zespół, z którym jeszcze dzisiaj będą Państwo mieli przyjemność spędzić pierwszy akt, ponieważ to oni właśnie zilustrują go muzycznie. Tymczasem zabrzmiała muzyka skomponowana przez Marka Grechutę, do słów Stanisława Wyspiańskiego. W rolę pana młodego i panny młodej wcielili się dzisiaj Stanisław... Jaki Stanisław? Sebastian Karpiel-Bułecka. I Katarzyna Kołeczek. Nie wiem, czy Państwo dostrzegają z tych dalszych rzędów koronę panny młodej. Otóż zdobią ją róże, które pani reżyser własnoręcznie ścięła w Bronowicach. To są bronowickie róże. Być może, tak głosi legenda, są to te same róże, które kwitły gdzieś w okolicach bronowickiej chaty. Ja nie chcę powiedzieć, że to są róże z Chochoła, ale... Miejmy taką nadzieję i tak to sobie dzisiaj wyobrażajmy w tym dniu, w którym dużo będziemy sobie wyobrażać podczas lektury Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Proszę Państwa, to jest moment, abyśmy oficjalnie rozpoczęli Narodowe Czytanie 2017. Szanowni Państwo, o otwarcie Narodowego Czytania 2017 chciałbym poprosić parę prezydencką. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda i pierwsza dama, pani Agata Kornhauser-Duda. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Pani Prezydentowo, zapraszam. Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj w Ogrodzie Saskim. Bardzo gorąco chciałabym powitać wszystkich artystów, muzyków oraz aktorów, którzy za chwilę tutaj przybędą na scenę i uświetnią naszą dzisiejszą akcję. Bardzo serdecznie witamy wszystkich, którzy Narodowe Czytanie organizują dzisiaj w całej Polsce. Bardzo gorąco pozdrawiamy także naszych rodaków organizujących Narodowe Czytanie w różnych częściach świata.
Bardzo pragniemy także serdecznie pozdrowić wszystkie osoby, które oglądają nas za pośrednictwem telewizji oraz poprzez internet. Witamy także radiosłuchaczy. Jak już wspomniał pan premier, w ubiegłym roku czytaliśmy Quo Vadis Henryka Sienkiewicza w znakomitej adaptacji świętej pamięci Tomasza Burka. Natomiast w tym roku w całej Polsce, w całości bądź we fragmentach, ponieważ pomysły na realizację naszej akcji są bardzo różne, czytamy Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Wesele jest na wskroś polskim dramatem. Niektórzy twierdzili wręcz, że jest to utwór nieprzekładalny, że poza granicami Polski jego sens nie zostanie zrozumiany. Tak się jednak nie stało i dramat Wyspiańskiego został przetłumaczony na ponad 10 języków. Natomiast o ponadczasowości i popularności Wesela niech świadczy fakt, że w samym języku polskim Wesele zostało wydane 120 razy. Chciałabym też bardzo serdecznie podziękować tutaj wszystkim osobom głuchoniemym w całej Polsce, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w historii Wesele zostało przetłumaczone również na polski język migowy. Szanowni Państwo, Wesele jest z pewnością utworem trudnym i niezwykle wymagającym. Doczekało się oczywiście wielu interpretacji, wielu opracowań. Ja chciałabym tutaj przytoczyć słowa innego wybitnego polskiego pisarza, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, który podzielił się kiedyś taką myślą. Mianowicie, mój Wyspiański to przede wszystkim Wesele. Nie lubię wielkich słów, ale w wypadku Wesela nie waham się mówić o arcydziele. I właśnie to arcydzieło zostało przez Polaków wybrane na tegoroczną lekturę Narodowego Czytania. Przypomnę, że w internetowym głosowaniu, które zostało zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta, Wesele konkurowało z Beniowskim Juliusza Słowackiego, z Pamiętnikami Soplicy Henryka Rzewuskiego oraz z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego. W sumie oddano około 37 tysięcy głosów, natomiast Wesele uzyskało 18 tysięcy wskazań. I tenże dramat jest oczywiście współcześnie doceniany, doceniana jest jego wielkość. Ale trzeba powiedzieć, że już współcześni Wyspiańskiemu doskonale zdawali sobie z tego sprawę, że jest to utwór przełomowy. Utwór, który powstał w 1901 roku i również w tym roku była jego prapremiera w Krakowie, więc powstał w okresie Młodej Polski, ale jest to dramat równy największym dokonaniom polskiego romantyzmu. I to, w jaki sposób było postrzegane Wesele, jak był postrzegany w ogóle Wyspiański, niech zilustruje pewna sytuacja, która miała miejsce po jednym z krakowskich spektakli Wesela, gdy w trakcie owacji Wyspiańskiemu wręczono wieniec z liczbą 44. No jest to oczywiste, było to oczywiste nawiązanie do symboliki z Dziadów Adama Mickiewicza, bowiem Wyspiański traktowany był jako czwarty wieszcz narodowy. Stworzył arcydramat, który rzeczywiście jest równy tak wielkim polskim dramatom jak Dziady, Kordian czy Nieboska Komedia. Szanowny panie premierze, szanowni państwo, to jest w jakimś sensie niezwykłe, że my, że Polacy tuż w przededniu stulecia niepodległości wybraliśmy na narodowe czytanie właśnie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Wesele, które w całości jest niezwykle przeniknięte nutą patriotyczną, które tchnie Polską. Tchnie Polską w każdym calu, ale jednocześnie tchnie wielką troską o wolną Polskę. Przecież zostało napisane w czasach zaborów, zostało napisane w czasach, kiedy Wyspiański o wolnej Polsce marzył, kiedy ci, którzy w Weselu uczestniczą, bo przecież Wesele było faktem, to było rzeczywiste wydarzenie, które przedstawił Wyspiański, wplatając w nie wszystko to, co współczesnych troskało, wszystko to, o czym jemu współcześni i on sam
dyskutowali. On przedstawia polską sytuację wówczas. Przedstawia tą Polskę taką, jaką wtedy była. Polskę, gdzie inteligencja żyje w głębokim zawodzie padającym pozytywizmem, gdzie odradza się poprzez to, co dzisiaj nazywamy młodą Polską, poprzez zupełnie inną poezję, poprzez pewne marzenia, poprzez mity. I te mity pokazuje w Weselu Wyspiański. Co jest w Weselu niezwykłe? Niezwykłe jest to, że Wesele to nie jest taka patriotyczna dydaktyka. Wesele to nie jest takie pokazywanie problemów Polski w sposób zdecydowanie jasny. To nie jest dyktowanie nikomu tego, co ma myśleć o sytuacji w Polsce. Wesele jest utworem, który pozwala na niezwykle szeroką interpretację i ono właśnie budzi dyskusję na temat Polski. Budziło, budzi i zapewne będzie budzić w przyszłości. I kiedy patrzymy na te wszystkie troski Wyspiańskiego, płynące z Wesela, tego rozwarstwienia, jakie istnieje pomiędzy chłopstwem a inteligencją, tak niezwykle sugestywnie ukazane w wypowiedziach Czepca i dziennikarza chociażby, kiedy Wyspiański pokazuje te ślepe drogi, w które jego zdaniem idzie polska inteligencja, choćby poprzez słowa Czepca, który mówi: a ja myślę, że panowie duza by już mogli mieć, ino im się nie chce chcieć. Pokazuje tą inteligencję właśnie zapadającą się w pewnych mitach, marzeniach, ale nie przechodzącą w konkret. Ale jednocześnie ukazuje polską wieś, polskie chłopstwo jako to, które jest niezwykle pragmatyczne i praktyczne. I które jest gotowe stanąć do walki o niepodległą, o wolną ojczyznę, stanąć do narodowego powstania, tylko potrzebuje, żeby ktoś je poprowadził. Ta misja poprowadzenia należy, jak sugeruje Wyspiański, właśnie do inteligencji, która powinna się obudzić, a jest uśpiona. Jest uśpiona w takim właśnie chocholim tańcu. To wszystko pokazuje Wyspiański, ale my dzisiaj możemy na Wesele patrzeć optymistycznie, bo przecież już wkrótce po Weselu wolna Polska się odrodziła, czyli jednak Polacy umieli stanąć razem, czyli jednak była ta wspólnota. I możemy też dzisiaj dyskutować, na ile Wesele obudziło tą potrzebę wspólnoty, a na ile ona po prostu w nas istniała zawsze i istnieje również i dzisiaj. Szanowni Państwo, rozpoczynamy narodowe czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański, Wesele. Dramat w trzech aktach. Dekoracja. Noc listopadowa w chacie, w świetlicy,
Izba wybielona siwo, prawie błękitna, jednym szarawym tonem półbłękitu obejmująca i sprzęty, i ludzi, którzy się przez nią przesuną. Przez drzwi otwarte z boku ku sieni słychać huczne weselisko, buczące basy, piskanie skrzypiec, niesforny klarnet, hukania chłopów i bab i przygłuszający wszystką nutę jeden melodyjny szum i rumot tupotających tancerzy, co się tam kręcą w zbitej masie w takt jakiejś ginącej we wrzawie piosenki. I cała uwaga osób, które przez tę izbę scenę przejdą, zwrócona jest tam, ciągle tam. Zasłuchani, zapatrzeni ustawicznie w ten tan na polską nutę, wirujący dookoła w półświetle kuchennej lampy, taniec kolorów, krasych wstążek, pawich piór, hierezji, barwnych kaftanów i kabatów, nasza dzisiejsza wiejska Polska. A na ścianie głębnej drzwi do alkierzyka, gdzie łóżka gospodarstwa i kołyska i pośpione na łóżkach dzieci, a górą zszeregowani święci obrazkowi. Na drugiej, bocznej ścianie izby okienko przysłonione białą muślinową firaneczką, nad oknem wieniec dożynkowy z kłosów, za oknem ciemno mrok, za oknem sad, a na deszczu i słocie krzew otulony w słomę, w zimową ochronę okryty. Na środku izby stół okrągły pod białym, sutym obrusem, gdzie przy jarzących brązowych świecznikach żydowskich suta zastawa, talerze poniechane tak, jak dopiero co od nich cała weselna drużba wstała, w nieładzie, gdzie nikt o sprzątaniu nie myśli. Około stołu proste drewniane stołki kuchenne z białego drzewa. Przy tym na izbie biurko zarzucone mnóstwem papierów. Ponad biurkiem fotografia Matejkowskiego Werny Chory i litograficzne odbicie Matejkowskich Racławic. Przy ścianie w głębi sofa wyszarzana. Ponad nią złożone w krzyż szable, flinty, pasy podróżne, torba skórzana. W innym kącie piec bielony do maści z izbą. Obok pieca stolik ampir, zdobny świecącymi resztami brązów, na którym zegar stary, alabastrowymi kolumienkami dźwigający złocony krąg godzin. Nad zegarem portret pięknej damy w stroju z lat 1840, w lekkim muślinowym zawoju, przy twarzy młodej w lokach i na ciemnej sukni. U boku drzwi weselnych skrzynia ogromna, wyprawna, wiejska, malowana w kwiatki pstre i pstre desenie, wytarta już i wyblakła. Pod oknem stary grat, fotel z wąskim oparciem. Nad drzwiami weselnymi ogromny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej z jej sukienką srebrną i złotym otokiem promieni na tle głębokiego szafiru. A nad drzwiami alkierza takiż ogromny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w utkanej, wzorzystej szacie, w kolorach i koronie polskiej królowej z dzieciątkiem, które rączkę ku błogosławieniu wzniosło. Strop drewniany, w długie belki proste, z wypisanym na nich Słowem Bożym i rokiem pobudowania. Rzecz się dzieje w roku 1900. Uf, bu. Thank you.
Akt pierwszy, scena pierwsza. Czepiec, dziennikarz. Cóż tam, panie polityce? Chińczyki trzymają się mocno. A, mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dosyć Chińczyków. Pan polityk. Otóż właśnie polityków mam dość po uszy, dzień cały. Kiedy to? Ciekawe sprawy. A to czytaj, kto ciekawy. Wiecie choć, gdzie Chiny leżą? No, daleko. Gajś gdzieś daleko. A panowie to nijak nie wiedzą, że chłop chłopskim rozumiem trafi, choćby było i daleko. A i my czytamy gazety i syćko wiemy. A po co? Sami się do światu garniemy. Ja myślę, że na waszej parafii świat dla was aż dosyć szeroki. A tu, ano i u nas bywają, co byli aż 2 roki w Japonii, jak była wojna. Ale tu wieś spokojna. Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Pon się boją we wsi ruchu, pon nos obśmiewają w duchu, a jak my, to my się rwiemy, ino do jakiej bijacki, z takich jak my był Głowacki. A jak tak myślę, że panowie duża by już mogli mieć, ino oni nie chcą chcieć. Scena druga. Dziennikarz Zosia. Pani to taki kozaczek. Jak zesiądzie z konika, jest smutny. A pan zawsze bałamutny. To nie komplement, to czuję i tego bynajmniej nie tłumię. Dobrze, że przynajmniej pan umie zmiarkować, kiedy uczucie, a kiedy salonowa zabawka. Ale w tym razie... To sprawka pani wdzięku. Pani jest bardzo miła, pani tak główkę schyliła. Prawda? Tak jakbym się dziwiła, że mnie tyle honoru spotyka. Pan redaktor dużego dziennika przypatruje się i oczy przymyka na mnie, jako na obrazek. A obrazek malowany, bez skazek, farby świeże, naturalne, rysunek ogromnie prawdziwy, wszystko aż do ram idealne. Widzę znawca osobliwy. Czemuż pani się gniewa? Że pan jak Lorengin śpiewa nade mną jak nad łabędziem. Że my dla siebie nie będziem. I po cóż tyle śpiewności? Ot tak, tak, z rozlewności towarzyskiej. Scena trzecia. Radczyni Haneczka Zosia. Ach, cioteczko, ciotusieńko, co sereńko? Tamci tańczą, my stoimy, chcemy tańczyć także i my. Może który z panów zechce? Z nikim z panów tańczyć nie chcę. Potańcujcie trochę same. My byśmy chciały z drużbami, z tymi, co pawimi piórami zamiatają pułap izby. Poszłybyście tam do ciżby? To tak miło, miło w ścisku. Oni się tam gniotą,
tłoczą ni stąd, ni zowąd. Naraz trzask, prysk, biją się po pysku. To nie dla was. My wrócimy zaraz. A cóżeś ty dziś tak wesoła? Odgarnij ze włosy z czoła. Raz dokoła, raz dokoła. Ciotusieńko zła okropnie, a przelotnie zaraz buzię pocałuję. No, Hanka zawsze swego dopnie. Niech się panna wytańcuje. Scena czwarta. Radczyni Klimina. Pochwalony! Dobry wieczór państwu. Pochwalony gospodyni. Tu wsiosko od maleńkości. Klimina. Powójcie wdowa. Radczyni, jestem z Krakowa. Macie syna? O, tańcuję tam. Niech się bawi! Są ta dziwki! Niech nie stoją! Jakoś mu nie idzie sporo, bo się i dopogaduje. Panowie dziwek się boją. Zaraz która co przyniesie i no roz się przetańcuje. Wyście sobie, a my sobie. Każden sobie rzepkę skrobie. Myślałam, pomówię z matusią, to by wnuczka kołysała. A toście by skora, kumosiu. Ledwo się w koło spojrzała, już by mi synów swatała. Hej, jo się bawiła w przódzi. Teraz bym lońszych chciała. Coraz więcej potrza ludzi. Żeniłabym, wydawała. Scena piąta. Zosia Kasper. Drużba tańczy, proszę ze mną. A panienka obczasem wpada. A w kółeczko. Dookoła. Panienka se ta wesoła. Ano, Kaśka będzie rada jak przystoi. Kaśka jaka? Ano ta, co w kącie taka. Druhna? Już ci, druhna pirso. Co mi ją na żonę rają? Raz dokoła, raz dokoła! Panienka się nie zgniewają, że ją lepiej gabnę w pasie? Ano, Kaśka w sobie syrso. Pewno drużba kocha Kasię. Panienka se ta wesoła. Raz dokoła, raz dokoła! Scena szósta. Haneczka, Jasiek. Jakby Jasiek chciał tańcować, to bym z Jaśkiem tańcowała. A mogę się ofiarować, by ino panienka chciała. Proszę, proszę, chwilkę w koło. Jak wesoło, to wesoło. Jasiek dzisiaj pierwszy drużba. Najmilsza mi taka służba. Scena siódma. Radczyni Klimina. Cóż ta gosposiu na roli? Czyście sobie już posiali? Tym tacasem się nie siwo. A mieliście dobre żniwo? Dzięki Bogu,
tak ta bywo. Jak złe żniwo, to was boli, żeście się napracowali. Zawsze cię co przecie zgarnie. Dobrze sobie wyglądacie. I pani Datys, nie marnie. Jeszcze się widzicie młoda. Jak po Marcinie Jagoda. Może jeszcze się wydacie? A co się ta tak pytacie? Scena ósma. Ksiądz, panna młoda, pan młody. Ksiądz dobrodziej łaskaw bardzo. Proszę nas nie zapominać. Są i tacy so mną gardzą, żem jest ze wsi, bom jest z chłopa. Patrzą koso, zbędą prędko, a tu mi na sercu lętko. Sami swoi, polska szopa, ja z chłopa i wy z chłopa. Ksiądz dobrodziej już niebawem będzie nosić pelerynkę? Może i należy mi się, lecz pewnego nic nie wisie. Inni także robią ślinkę. Może sprawię pelerynkę. Może z konzystorza przecie popatrzą okiem łaskawym. Życzę bardzo. Choć co dadzą, ino te ciarachy twarde, trzeba by stoć i walić w mordę. Moja duszko, tu się mówi o kościelnej dostojności, którą mają przyznać jego mości. Ja myślała, że co inne. Naiwne to i niewinne. Scena dziewiąta. Pan młody, panna młoda. Cięgiem ino radbyś godać, jakie to kochanie będzie. A ty wolisz całowanie? Będziesz kochać? A powiedzże. Przecież już ci wygodała, przecież ci mnie nikt nie wydrze. Serce do kochania radsze, toś już moja, radość, szczęście. Nie myślałem, że tak wiele. Ano chciałeś, masz wesele. Ach, nie patrzę jak całuję, nie całuję kiedy patrzę, a lica masz coraz gładsze. A krew się tak zesumuje. Pocałujże, jeszcze, jeszcze niechże tobą się napieszczę. Usta, oczy, czoło, wieniec. Taki stanie nasyceniec. Nigdy syty, nigdy zadość, taka to już dla mnie radość, całowałbym cię bez końca. A to męcąco robota, nie dziwota, nie dziwota, żeś tak zbladnął, taki wrzący. Niechwalący, niechwalący, spokoju mi nie dawały. A bo chciałeś? Same chciały. Cóż ta za śkaradne sztuki? Myśmy takie samouki. Kochałem się po różnemu, a ciebie chcę po swojemu, po naszemu. Ano z duszy, jak ci dobrze, niech ta będzie. Teraz ci mnie nic nie zwiedzie, takem pragnął zboża, słońca. Moc wesele! Pójdź do tońca! Scena dziesiąta. Poeta, Maryna. Żeby mi tak rzekła, która sercem już dysponująca, tak po prostu no chce ciebie, jak jaka wiejska dziewczyna. To niby ja, ta dziewczyna, ja oświadczyć się mająca. Skądże taka pewna mina? Wcale insze miałem plany, jeśli plany miał w ogóle. Chciałem coś powiedzieć, czule, chciałem zapukać w serduszko, coś usłyszeć, coś podsłuchać. Jak się to tam musi ruchać?
Jak się to tam musi palić? Muszę panu się pożalić. W serduszku, nienapalone. Jak kto weźmie mnie za żonę, będzie sobie ciepło chwalić. Muszę panu się pożalić, choć zimno. Można się sparzyć. Amor mógłby gospodarzyć. Amor ślepy może zdradzić. Amor duch skrzydlaty gończy. Och, pretensji do skrzydeł wiele. Więc się na pretensjach kończy. A nie kończy się w kościele. Byłby to już amor w klatce. Lis w pułapce. Motyl w siatce. Paść królowej na usługach. Ślub po zapłaconych długach. Miłość nęci rozmaita. A, to z nami kwita. Kwita? Nie myślałem, że coś świta. Pani prawie obrażona? Czegóż to pan jeszcze szuka? Że nie poszła w las nauka. Już się uczył. Tak wzajemnie, ja od pani, pani ze mnie. A na cóż mnie tej nauki? Na nic. Więc? Sztuka dla sztuki. Zawrót głowy, wielka chwała. Niech pan sztuki płata różne, bylebym ja spokój miała. Rozmowa z panienką młodą, jak ją zwykle młodzi wiodą w takim stylu skrzydełkowym. Rozmowa z panną upartą o miłości, o amorze, o kochaniu, co w tym owym znagła się przejawić może. Szepty z panną czarującą przez pół serio, przez pół drwiąco, zawsze jeszcze studium warto. Przez pół drwiąco, przez pół serio. Bawi się pan galanterią. Ale gdzie ta, ale gdzie ta? O, pan poeta. Pan poeta. Coś jak liryzm, struna brzękła. Ja o pana się przelękła, że ta strzała niespodziana może trafić, ale pana. Bawię panią galanterią przez pół drwiąco, przez pół serio. Stąd się styl osobny stwarza. Nikt nikogo nie dosięga, nikt nikogo nie obraża. Na łokcie różowa wstęga nie prowadzi do ołtarza. Tajemnicą jest kobieta. Słucham, co to za wymowa? Słowa, 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 słowa. Ale gdzie ta, ale gdzie ta? Jakaż znów refleksja nowa? Pan poeta, pan poeta. Scena 11. Ksiądz, pan młody, panna młoda. Zwracam się do panny młodej, pijąc do pana młodego. Cóż takiego? Cóż takiego? Może po pewnym czasie, bo to człowiek jest człowiekiem. Ot, przykładem tylu ludzi, bo to człowiek jest człowiekiem. Usiada się tylko z wiekiem. Niby jak to kwaśne mliko. Wyście młodzi, wyście młodzi, choć się dzisiaj wszystko godzi, przyjdzie czas, co was ochłodzi. Dzięki, niech się ksiądz nie trudzi, niech nie trudzi się dobrodziej, wdał się Pan Bóg już w tę sprawę i ten wszystko załagodzi. Byliśmy rano w kościele, braliśmy ślub u ołtarza. No ale to tak się zdarza, ogromnie przypadków wiele. I przypomnieć pożytecznie. Podziękujże za obawę. Zdarłaby mnie łeb jak krosna. A kocha, bo jest zazdrosna. Ach, kolorowa bajecznie. Scena 12. Pan młody, panna młoda. Kochasz ty mnie? Może, może. Cięgiem ino godosotem.
bo mi serce wali młotem, bo mi w głowie huczy, szumi. Moja Jaguś, toś ty moja? Twoja, jak trza, już ci twoja. Bo cóż cię ta znów tak dumi, cięgie mi nogodo sotem. A ty z twoim sercem złotem nie zgadniesz, dziewczyno, żono, jak mi serce wali młotem, jak cię widzę z tą koroną. Z tą koroną świecidełek, w tym rozmaitym gorsecie, jak lalkę dobytą z pudełek, w sukiennicach, w gabilotce. Zapaseczka, gors, spódnica, warkocze we wstążek z plotce, że to moje, że to własne, że tak światłem gorą lica. Buciki mam trochę ciasne. A to zezuj, moja złota. Ze sewcem tako robota. Tańcuj boso. Panna młodo? Custa znowu, to nie można. Co się męczyć, w jakim celu? Trzeba być w butach na weselu. Scena 13. Ksiądz, pan młody. Któż komu czego zabroni? Zależy, za czym kto goni. Tak cudzego pilnujecie? Nie każdy ma jedno na świecie, a każdy ma swoje osobne, co go trzyma. A te drobne rzeczki, małe, niepozorne, składają się na jedną wielką rzecz. Ksiądz sobie, jako chcesz, przecz. Szczęście każdy ma przed nosem, a jak ma, to trzeba brać. Trzeba iść za serdecznym głosem i nie pozwolić się kpać. No mój panie, nie każdemu jednakie wołanie. A jak kto ręką sięgnie po co, a nie dostanie? Scena 14. Radczyni Maryna. O, panny już bez pamięci widzę hulają. Ach, do smaku. Jak mnie czepiec chwycił w pół i jak zawinął i obleciał w kółko, tą w oczach zobaczyła gwiazdy, jakby jakieś na powietrzne jazdy kręcące się zawrotem kół. O, pot oblewa całe czółko, możesz się zaziębić wnet. A tak, teraz to sobie myślę, co insze złoto, a co insze mieć? O, nie pleć, spocznij, cicho sieć. A myśl moja, het, het, het. Scena 15. Maryna, poeta. Elektryczność z oczu bije. Zgrzałam się przy tańcowaniu. Pani marzy o kochaniu? Co tam pani? Serce czyje? Może pańskie serce zatem? Umie pani strzelać batem. Jak to? Co to? Tak przez kogo? Tak w powietrze, a szeroko. Co tam panu serce czyje? A umie pan kopnąć nogą? Tak przez kogo? Nie tak srogo, tak w powietrze, a wysoko. Na co, po co? Dla niczego. To nic złego. I nic z tego. To zagadka? Sfinks. Meduza. Może z tego pan odgadnie nowoczesny styl arbuza. Tak jak ja odgadłam snadnie próżność na wysokiej skale w swojej własnej śpiąca chwale. Zeus i pan Bóg mieszka w niebie, przed się obaj są u siebie, psychę to najczulej pieści. O tym, gdzie kto śpi wysoko, pani wie coś z głuchych wieści, nie dosięgło jeszcze oko. Rozumiem coś z wielką wiedzą, nie dosięgło jeszcze oko, nie zawlokłam się naturnie, tam tak dumnie, szumnie, chmurnie, bałamuctwa w wielkim stylu,
które już przeżyło tylu różni, więksi, mniejsi, niscy, wszyscy, wszystko bardzo wyjątkowe, bardzo dziwne, bardzo nowe, tylko że tak robią wszyscy. Słucham, co to za wymowa? Słowa. To uczucia tak się garną, szkoda, żeby szły na marno. Ale gdzie to? Pan myśli, że ja zajęta? Widzę, że pani pamięta, jaka komu etykieta przylepiona i przypięta. Szkoda, że wyszły na marno te uczucia, co się garną. Pan poeta. Otóż to etykieta. Scena 16. Zosia Haneczka. Chciałabym kochać, ale bardzo, ale tak bardzo, bardzo mocno. To ta muzyka gra tak skoczno i pewno serce tobie skacze. Jeszcze się dość napłacze, nim go kochanie ułagodzi. Pociesz się serce, pociesz miła, jeszcze nie jedna łza mogiła od tej miłości ciebie grodzi. Że to tak losy szczęściem gardzą. Że tak nie sypią szczęściem w oczy, tylko tak zaraz błyski gasną, ledwo się w oczach świt roztoczy. Musisz przejść w przód cierpień koło, musisz przejść w przód nędzę, bole, a potem kiedyś będzie wesoło, jak ci ból serce dość na kole. Ja, gdybym była losów panią, na przykład taką, wiesz, fortuną, to bym odarła złote runo, żeby dać wszystko ludziom tanio. Żeby się tak nie umęczali w takim gonieniu ciężkim, długiem, każden jak więzień za swym pługiem, żeby się syto nakochali, żeby się wszystko im kręciło, jakby się złote nitki wiło. A tu są takie parki stare, co nożycami tną przędziwo. A chyba to za jaką karę miłość jest taką nieszczęśliwą? Za czyjąż winę, czyjąż karę rwać chcą przędziwo parki stare? Ach, tak bym chciała kochać bardzo. Musisz się wprzód dość naszlochać, napłakać, zbeczeć wiele razy, a że postawią cię w kościele, a potem sobie możesz kochać. Ach, tym uczucia moje gardzą. Nie to, nie jeszcze miałam w myśli. Chciałabym, żeby się kto zjawił, kto by mi nagle się spodobał, żebym się jemu też udała i byśmy równo na to przyszli. Widzisz? Takiego bym kochała i to tak bardzo, bardzo, bardzo. Ach, tym uczucia moje gardzą. Przecie trza wprzód wypróbować. Trza coś przecierpieć, coś przeboleć, żeby móc miłość uszanować. Już ja dam swoje będę woleć. Scena 17. Pan młody Żyd. Przyszedł Mosiek na wesele. No, ja tu przyszedł nieśmiele. No, jesteśmy przyjaciele. No, tylko że my jesteśmy tacy przyjaciele, co się nie lubią. A tak, jak tacy... Jak są tacy, co skubią, to i są tacy, co się boczą. Niech się boczą, a jak oni potrzebują, to ich u mnie jest bardzo wiele. W zastawie. No, to tak jak w kieszeni.
Pan dzisiaj w kolorach się mieni. Panu to przecie jutro zwróci. Narodowy chłopski strój. No, pan się narodowo bałamuci. Panu wolno, a to ładny krój. To już było. No, to jeszcze wróci. Jak będzie każdy patrzeć przez nos swój, może czas tego na inkszy raz będzie. Oto właśnie teraz taki czas. No, ja to gram na skrzypce, a pan na basz. Przyszedł Mosiek na wesele, to mu basuje. No, ja już wiem od mojej córki, że pan młody muzykę czuje. Pragnąłem widzieć pannę Rachelę. Ona przyjdzie sama tu. Mówiła, że zamiast sznu woli widok panów i wesele. Wykształcona. Nawet wierzę. Mówi, że muzyka ją bierze. Za mąż jeszcze nie biorą jeszcze. Może ją przy poczcie umieszczę? Moja córka to kobita, a jest panna modern całkiem jak gwiazda. Więc satelita? Jakie tylko książki są, to czyta, a i ciasto gniecie wałkiem. Była w Wiedniu na operze, w domu sama sobie pierze. No, zna cały Przybyszewski. A włosy nosi w półkole, jak włoscy w obrazach anieli, a la Botticelli. Żeby pan był jeszcze kiedy chciał z nią gadać. Chciałem, raz byłem, to nie zastałem. A, ona lubi te poety. Ona nawet chłopy lubi. Ona chłopom kredyt daje. To mi się aż serce kraje. Bo to rzecz drażniąca, wielce. I nieraz jestem w rozterce. Tu interes, a tu serce. Po co się pan z chłopką żeni? Są panny inteligentne. One mnie się wydają przeciętne. Kocham te z Botticellego, lecz nie chcę zapychać niemi każdej pędzi naszej ziemi. Scena 18. Pan młody, Żyd, Rachel. Ach, bonsoir. Moja córka. Jedna mnie tu zwiodła chmurka. Jedna mgła o pary nocy. Ta chałupa rozświecona z daleka jak arka w powodzi. Błoto naokoło, potopy. Hukają pijane chłopy. Ta chałupa rozświecona, grająca muzyką w noc ciemną, wydała mi się arcyprzyjemną, jako arka na kształt czarów łodzi. I przyszłam. Tatę pozwoli? No, niech sobie Rachel poswawoli. No, pan się mną Żydem brzydzi, a ją to pan musi uszanować. Ona się ojca nie wstydzi. Przyszła pani z nami potańcować. Jeśli pani szuka parki, przygarniemy ją w noc ciemną. Tam są tańce, tam są grajki, a tu zastaw gospodarski. Scena 19. Pan młody, Rachel. Ensemble, jak z ferii, z bajki. Ach, ta chata rozśpiewana, jakby w niej słowiki dźwięczą i te stroje ukąpane tęczą. Ma pani słuszność, ćmy brzęczą najwięcej wokoło świec. Gdzie błyska, muszą się zbiec. Zlatują w dobrej wierze, na oślep serdecznie, szczerze. Nie domyślają się wcale, że ich tam czeka ogarek, co im będzie skrzydła piec. Na skrzydłach pani tu przyszła? Na skrzydłach myśl moja zwisła. Szłam przez błoto po kolana od karczmy aż tu do dworu. Ach,
ta chata rozśpiewana, ta roztańczona gromada. Zobaczy pan, proszę pana, że się do poezji nada. Jak pan trochę zmieni, doda. Tak to czuję, tak to słyszę. I ten spokój, te cisze, sady, strzechy, łąki, gaje, orki, żniwa, słoty, maje. Żyłem dotąd w takiej cieśni, pośród murów szarej pleśni. Wszystko było szare, stare, a tu naraz wszystko młode. Znalazłem żywą urodę, więc wdecham to życie młode. Teraz patrzę się i patrzę w ten lód klarasy kolorowy, taki rześki, taki zdrowy, choćby szorstki, choć surowy. Wszystko dawne coraz bladsze, ja to czuję, ja to słyszę, kiedyś wszystko to napiszę. Teraz tak w powietrzu wiszę, w tej urodzie, w tym weselu, lecę jak mnie konie niosą. Od miesiąca chodzę boso, od razu się czuję zdrowo, chadzam boso z gołą głową. Pod spód więcej nic nie wdziewam, od razu się lepiej miewam. Scena 20. Pan młody, Rachel, poeta. Panna młoda, jakieś słówko ma do ciebie. Rzucam damę, muszę służyć mojej pani. Może słóweczko z wymówką, bo coś na mnie kiwa główką. Takie tam drobnostki same. Scena 21. Rachel, poeta. A pan mi zostawia siebie. Pani mnie interesuje. Ja się patrzę i miarkuję. Tak od pierwszego wejrzenia? Ach, myśli pan tak z niechcenia? Trzask gromu. Spodłować można. Otóż, panienko wielmożna, miłość, amor, strzała złota. Amor, amor, Bóg, Bożyszcze, rzuca się na pastwę oślep i woła: i zapalę, i zniszczę. Bellerofon leci oklep, pani poezją przesiąkła, ledwo słówek parę brząkła, muza pani, a już błyski. Pan sądzi, że koniec bliski, że mnie porwie amor Bożek? Oto od stóp głowy do nóżek Galatea. Co? Ja nimfa? To samo mi właśnie powtarza pewien koncypient jurysta. Więc go pani zaniedbuje, że to człowiek pracy. Limfa. To jest taki, jak się zdarza zbyt często, co tylko powtarza, co kto drugi gdzie umieści w poezji albo w powieści. Nie indywidualista. Pani żąda z pierwszej ręki. Ja od kwiatków, od jabłoni, od chmur, słońca, żabek, gadu, jak od kwitnącego sadu. Cała ta poezja, co goni w powietrzu, którą wichr miata, która co dnia świeża wzlata, z wszystkiego fosforyzuje. Pan to pisze? Ja to czuję, więc... I czegóż pani życzy? Miodu, rozkoszy, słodyczy, miłości, roznamiętnienia i szczęścia. A miłość wolna? Ach, marzyłam o tym zawsze. A gdyby tak szczęście łaskawsze pożaliło się jej biedy? Przestałabym marzyć wtedy. Jose, hej, moi, wiecie, głosi, wino, miło, piosne, hej, świt.
Scena 22. Radczyni pan młody. Jak się żenić, to się żenić. Komu dzwonią lat południe, niech się spieszy użyć w czasu. Tak się pić chce przy źródełku. Ożenić się w tym pragnieniu to tak, jakby w uniesieniu w równe nogi wskoczyć w studnie. Nie utonę, nie utonę. Topi się, kto bierze żonę. Niech się topi, niech się spali, byle ładnie grajcy grali, byle grali na wesele. Jak się ta muzyka miele, jak na żarna hula dzwończy, niech se huka, stuka, puka, pląsa, bije, przybasuje. Piska skrzypiec struną cienką, tak podskocznie, tak mileńko. Niech się miele jak młyn wodny, w noc miesięczną, w czas pogodny. Szumiejąca niech się snuje, a niech w dźwiękach się nie kończy. Choćby usnąć w tańcowaniu, przy mieleniu, przy hukaniu, w zapomnieniu, w kołysaniu. Światę czarów, czar za światem. Jestem wtedy wszystkim bratem i wszystko jest moim swatem. W tym weselu, w tej radości, Bóg mi gości po zazdrości. Granie miłe, spanie miłe, życie było zbyt zawiłe. Miło z nami uciec z życia. Sen, muzyka, granie, bajka. Zakupiłbym sobie grajka. Spać, bo życie zbyt zawiłe, trzeba by mieć ogromną siłę, siłę jakąś tytaniczną, żeby być czymś na tej wadze, gdzie się wszystko niańczy w bladze. To już tak po uszy sięga los, fatyga, czas, mitręga. Spać, muzyka, granie, bajka, zakupiłbym sobie grajka, to mi się do duszy nada. Och, pan gada, gada, gada. Scena 23. Pan młody, poeta. Jakże ci tu na weselu? Zdaje mi się, żem pan młody. A mnie się widzi, że patrzę na piękno i szczęście cudze, że nie moje to, co moje. To są takie niepokoje. A co mnie tam szczęście moje, czy nie moje? A bierz, licho. Tylko cicho, bo jak najdziesz twoje, to tak, jakbyś znalazł nutę. Wiersze? Wrażenia, wrażenia najszczersze, śpiewnik serdeczny, kantyczki, całość w książce, komplet serca i te wszystkie spotkania najpierwsze, i te wszystkie rozmowy u pola, i w ogródku, i we dworze, w sieni, na przedsionku, w komorze, aż do ślubu, aż do kobierca. Komplet serca. To ciekawe, że co my rozumiemy przez prozę, przetapia się na dźwięk, rymy i że potem z tego idą dymy po całej literaturze. Zupełnie tak jak w naturze. Kwiat w swoim zapachu się lotni i przychodzą różni markotni te same wąchać róże. A gdyby tak ustroić się w róże i wejść na ogromny stos drzewa i pokazać, jak śpiewa człowiek, co w różach na czole umiera. Trzeba by lutni Homera. A los, a atmosfera, a ogień, a płomieni góra, a czarna obłoków chmura, co by się ze stosów wzbiła? Śmierć?
a to by była siła. Scena 24. Poeta, gospodarz. Taki mi się snuje dramat, groźny, szumny, posuwisty jak polonez. Gdzieś skazamat, jęki, zgrzyt i wichrów świsty. Marzę przy tym wichru w graniu o jakimś wielkim kochaniu. Bohater w zbroje i skalisty, ktoś jakby złom granitu. Rycerz z czoła, ktoś ze szczytu w grze uczucia, chłop qui amat. Przy tym historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. To tak w każdym z nas coś woła. Jakaś historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. A wszystko bajka wierutna. Wyraźnie się w oczy wciska, zbroją świeci, zbroją łyska, postać dawna, coraz bliska, dawny rycerz w pełnej zbroi, co niczego się nie lęka, chyba widma zbrodni swojej, a serce mu z bólów pęka, a on z takim sercem w zbroi zaklęty u źródła stoi i do mędów studni patrzy i przegląda się we studni. A gdy wody czerpnie ręką, to mu woda się zabrudni, a pragnienie zdroju męką, więc mętów czerpa ze studni u źródła jakby zaklęty, taki jakiś polski święty. Dramatyczne, bardzo piękne. U nas wszystko dramatyczne, w wielkiej skali, niebotyczne. A jak taki heros jęknie, to po wszystkich borach szumi, to po wszystkich górach brzęczy. Ale kto tam to tu zrozumi? Dramatyczny rycerz błędny, ale pan pierwszorzędny, w zamczysku sam, osmętniały, a zamek opustoszały. I ten lud nasz taki prosty u stóp zamku, u stóp dworu, a ten pan pełen poloru. I ten lud prosty, rubaszny, i ten hart rycerski, śmiały, i gniew boski, gromki, straszny. Tak, tak się w każdym z nas coś burzy, na taką się burzę zbiera. Tak w nas ciska piorunami, dziwnymi wre postaciami, dawnym strojem, dawnym krojem, a ze sercem zawsze swojem. To dawność tak z nami walczy, coraz pamięć się zaciera. Tak się w każdym z nas coś zbiera. Duch się w każdym poniewiera, że czasami dech zapiera. Tak by gdzieś het gnało, tak by się nam serce śmiało do ogromnych, wielkich rzeczy. A tu pospolitość skrzeczy, a tu pospolitość tłoczy. Włazi w usta, uszy, oczy. Duch się w każdym poniewiera i chciałby się wydrzeć, skoczyć, ręce po pas w krwi ubroczyć, ramię rozpostrzeć szeroko, wielkie skrzydła porozwijać, lecieć, a nie dać się mijać. A tu pospolitość niska włazi w usta, ucho, oko, daleko, co było z bliska, serce zaryte głęboko, gdzieś pod czwartą głębną skibą, że swego serca nie dostać. Tak się orze, tak się zwala, rok w rok w każdym pokoleniu. Raz w raz dusza się odsłania, raz w raz wielkość się wyłania i raz w raz grąży się w cieniu. Raz w raz wstaje wielka postać, że ino jej skrzydeł dostać. Rok w rok w każdym pokoleniu i raz w raz przepada, gaśnie, jakby czas jej przepaść właśnie. Każdy ogień swój zapala, każdy swoją świętość świeci. My jesteśmy jak przeklęci, że nas mara dziwo nęci. Wytwór tęsknej wyobraźni, serce bierze, zmysły drażni.
że nam oczy zaszły mgłami. Pieścimy się jeno snami. A to, co tu nas otacza, zdolność naszą przeinacza. W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla Piasta. A bo chłop i ma coś z Piasta. Coś z tych królów Piastu, wiele. Już lat 10 pośród siedzę, sąsiadujemy przy omiedze, kiedy sieje, orze, miele. Taka godność, takie wzięcie, co czyni, to czyni święcie. Godność, rozwaga, pojęcie, a jak modli się w kościele. Taka godność, to przejęcie, bardzo wiele, wiele z Piasta. Chłop potęgą jest i basta. Scena 25. Poeta, gospodarz, czepiec, ojciec. Szczęść wam Boże! Pochwalony! Pochwalony, ojcze kumie! Tyle gości od Krakowa! A Bolonik to rzecz nowa, co jest loną rzeczą starą. Inszą się ta rządzą wiarą. Przypatrują się. Jak czarom. A, to dla nich nowe rzeczy, to ich zaspałości leczy. Pan, brat z miasta do nas znowu. Jak się panu na wsi widzi? Jak u siebie za pazuchą. Tu ta ładniej, tam ta brzydziej. Z miastowymi to dziś krucho, ino na wsi jest sedusa, co się z fantazją rusa. Gdyby wam tak... Nie powtórzyć! Jakby kiedy co do czego, byśmy wisie. Nie od tego. Ino kto by nas chciał użyć, kosy wisą nad boiskiem. Toście zawdy mocny pyskie. Ino się napatrzcie pięści, niech no ino kaj gdzie świste to słychać, jak w ziobrach części. Jak z tym Żydem? Tego Żyda było, jak go huknę w pysk, już zamyślał, że się stoczył. On się tylko krwią zamrocył, a nie upadł, bo był ścisk. A to było przy wyborze, w sali w tym sokolskim dworze. Po co się bestii odarła, a to tak z całego garła. Było, jak go huknę w pysk, myślałem już, że się stoczył. On się ino krwią zamrocył, a nie upadł, bo był ścisk. Toście ptaka wybierali? A kiedy ptak, niech ta leci. Macie te skrzydlate ptaki? Ptok ptakowi niejednaki. Człek człekowi niedorówna. Dusza duszy zajrzy w oczy. Nie polezie orzeł w gówna. On jest taki, a jo taki. Jakby przyszło co do czego, wiesz pun, to my tu gotowi. My są swoi, my są zdrowi. Pokłońcie się byle komu, poszukajcie króla Piasta. On mi razy dwa nie powie, bo ja orze grunt i basta. Znam co kruk, a co pędroki, bo ja orze grunt i basta. Brat mój wiele podróżuje. Szkoda, że pan nie lubuje. U nas schodzi piękne żyto, pun pszenicę oblazuje. Pojąłby się pun z kobietą. Swoja rola, swoja wola, swoje trochę, dobre i to. Mnie to tak coś gna po świecie. Kajta znów. Nie rozumiecie, panu trza powietrza. Dużo. Jestem sobie pan żurawiec. Zlatam, jak się ma na lato. Buduję se gniazdo z róż. Czułam słomę z waszych, z trzech. Przysiadam na kalenicę, rozpatruję okolice, daleko czy blisko burz. Rośnie wtedy wszystko u mnie, jak na próchnie, jak na trumnie,
pełno wszelakiego ziela, które słońca żar aż spopiela. Przy tym ta ogromna skala, jak w cmentarzu Ruizdala. A jak mnie kto w serce rani, ostrze tępy w biedrze złomi, tego ani leczyć, ani ustrzec się i zażyć hartu. Człowiek się na ból łakomi, że ból swój, że to są swoi. Ucieka wtedy za morze. Jak tak sercem co zatarga, to ostatnie w sercu skarga chce mieć wtedy szumne łoże fal, gdzie szuka snów w głębinie, snów topieli, gnać w przestworze. Taki grot się ze mną włóczy. Myślę, że ten ból jest siłą. Weź pod sobie żonę sprosta. Dużo szczęścia, małe kosta. Cie, panie starosta, gdybyście ino swatali. Ja chcę, by się ludzie brali, żeby się jako garnyli, żeby się tak w kupę wzięli, to by się przecie nie dali. A to się wam chwali. Czego wy tak prosto z mosta na panaście nastawali? Pon powiedzieli, że żurawiec. Ptak powrotny. Pon latawiec. Scena 24. Ojciec, dziad. Patrzcie, kumie, jak się wam to przydarzyło. Pan Bóg daje, Pan Bóg bierze. Ani mi się o tym śniło. Piękne panny, szumne panny. I cóż wy na to mówicie, że to niby różne stany? Co tam po kim szukać stanu? Ot, spodobała się panu. Jednakowo wszyscy ludzie. Ot, pany się nudzą sami. To się pięknie bawią z nami. Bawią, moi ściewy. A coś były dawniej gniewy. Nawet była krew w rzezańce i splamiła krew sukmany. Byli tacy pochańce. Ja nic nie wiem, jestem czysty. To tam pewnie swoje robi, czart i ogień wiekuisty. Nie wódź nas na pokuszenie, Panie Jezusie najsłodszy. Byście znali. Byłeś młodszy, a ja bywał blisko. Bywał. Widziałem, patrzały oczy, jak topniał śnieg i krew. Kiwał, a potem widziadło kroczy, wielką czarną chustą wieje i śmierć sieje. Strasno podobno cholera. Tylos ta luda zabiera, padali jak bąki rażone, byle ka pod płot na gnoju. Wieczyste odpocznienie. Hań kreślicie krzyż daremno, na czołach jakby znaczone plamy czarne i plamy czerwone, dopust boski i rzeź. Dopust odbywało się w czas zapust. Od wydziadu jakby kruk, włóczycie się przy weselu. Hej, hej, stary przyjacielu, będzie pan twój wnuk. Scena 27. Dziad, Żyd. Tu tańcują, tam hulają. W karczmie trzeba podmiatać izbę. Kręcicie się tu po weselu. Lepiej się im tańczyć w błocie. Tu wcale nie zamiatają. Akurat Żyd o nich dbo. Co godocie. Córka wam robotę da. Nie kręcie się tu. Tam służba. No się tu nie drózba. Ja tą tu po interesie. Ciągnąć do swojego szynkwasu. Z
weselem tyle hałasu, że wszystko gniecie cię tu. On z miasta pan, ona chłopka. Z miasta het poprzyjezdali, z chłopami się przywitali, jak się patrzy. Taka szopka, bo to nie kosztuje nic. Potańczować sobie raz, jeden szasz, a drugi w las. Scena 28. Żyd ksiądz. Ano! Panie arendarzu, jutro! Au, termin to ja wiem. A Mosiek jest akuratny, to dlatego trzymam z nim. Co do czego Żyd jest nieprzydatny, to do takich rzeczy z groszem zawsze się przyda. Po chłopach jednaka bieda. Nic nie sprzedam z pustym koszem. Bierę, płacę. Daję, bierę. Moje, twoje. Twoje, moje. Chłopską biedą nie obstoję. O, patrz, dobrodziej, co się dzieje? Przy stołach się chłopy biją. Ciepiec Maćka gruchnął w łeb. Maciek to ma mocną głowę. Może i mu. Może mu i nic nie zrobił. Może rozbił na połowę. A niech się ta chłopy biją. To Mosiek w nich wódkę leje, Żyd, chłop, wódka. Stare dzieje. A sprzedaję, bo mam sklep. Ciepiec jutro ma płacić, to dziś w koło bije w pysk. Na chłopach się chcesz bogacić, drzesz podwójny zysk. Chcę dobrodziej na nich stracić, karczmy oddam. Jeszcze czas. Czas! To pieniądz. Dług rzecz święta, jutro termin. Żyd pamięta. Pomów z czepcem. Chamy piją, kto by zadarł z tą besztyją. Scena 29. Żyd, ksiądz, czepiec. O mnie mowa! Jestem ci, o! Panie czepiec! Znów coś było. Obmył się już, nic nie będzie. Syćko przyjdzie, wylicy się. A wam to coś i patrzy się za te bitki, zwady, kłótnie. Zawzięty jestem okrutnie. Po co mi się pies sprzeciwio? Panie ciepiec, wyście winni, wyście zapłacić powinni za mój konic. Ty psie ścierwo, konic twój? Rzesz! Z nas się żywią, sają naszą krew, grosz łudzą, nasze szyćko świństwem brudzą. Panie ciepiec, macie dług. Nawet konic nie był wart, te trzy kopki raju czart, nie dum nic. Ksiądz do Żyda. Pozwijcie sądem! Czepiec do księdza. Ciebie! Z kiepskim rządem! Toć to waszej łaski ino Mosiek w karczmie się rozpiro. A bo wy nie chcecie płacić! Bo drzecie skórę aż miło! Prawda jest, za duży cins. Spuści cinsu ksiądz dobrodzi? Czepiec wskazując Żyda. A bo trzeba żyć takiego! Jaka taksa słuszna? Muszę. Żyd wskazując czepca. Nie dam księdzu, aż zapłaci swój dług. Ksiądz do czepca. Płaćcie dług! Cykać! To któż moich groszy złodziej? Czy Żyd Jucha, czy dobrodziej? Wódka! Weź skąd chcesz. Psie duse, niech jegomość się nie gniewa, ale takim w gorącości, żebym psia krew potłukł kości nawet rodzonemu bratu.
Scena 30. Pan młody gospodarz. Jak się kłócą, jak się łają. Ha, temperamenta grają. Temperament gra, zwycięża. Tylko im przystawić oręża, zapalni jak sucha słoma. Tylko im zabłysnąć nożem, a zapomną o imieniu Bożym. Taki rok 46. Przecież to chłop polski także. Jakże to okropne, jakże. Do dziś chwalą sobie te zapusty. Znam to tylko z opowiadań, ale strzegę się tych badań, bo mi trują myśl o polskiej wsi. To byli jacyś psi, co wody oddechem zatruli, a krew im przyrosła do koszuli. Patrzę się na chłopów dziś. To, co było, może przyjść. Myśmy wszystko zapomnieli. Mego dziadka piłą rżnęli. Myśmy wszystko zapomnieli. Mego ojca gdzieś zaćgali, gdzieś zatłukli, spopychali. Kijakami, motykami, krwawiącego przez lód gnali. Myśmy wszystko zapomnieli. Jak się to zmieniają ludzie, jak się wszystko dziwnie plecie. Myśmy wszystko zapomnieli o tych mękach, nędzach, brudzie. Stroimy się w pawie pióra. A odmienia nas natura, wiara. Co jest jeszcze w ludzie, że coś z tego przecie będzie. Rok w rok idziemy po kolędzie i szukamy, patrzymy, czy co kiedy z tego będzie. Ot, odmienia nas natura. Wicher, co nad łanem wionie, drżenie gdzieś aż w ziemi łonie. Par, który się wsiąka, wdycha, że się tak w tych zbożach tonie, chociaż gleba może licha. Nie trzeba ustępować z drogi. Były bogi, będą bogi. Wiara jeszcze jakaś w ludzie. Jak się wszystko dziwnie plecie. Jak się wszystko plecie dziwno. Scena 31. Gospodarz, ksiądz. Ksiądz dobrodziej chce się śpieszyć, chce odjechać. Zaraz konie! Bardzo mile czas tu schodzi, tak się w swoim gruncie brodzi. Ciekawi ci państwo młodzi? Ciekawe, wszystko ciekawe. Strzemiennego! Strzemiennego! Kurdesz! Coś staropolskiego! Kurdesz! Nad kurdeszami! Scena 32. Haneczka, Jasiek. Dziękuję, Jaśku. Dobrze? Dobrze, dobrze. Później jeszcze. Ja bo się panienką pieszczę jak jakim świętym obrazkiem, jak pisanką, malowanką. Jeszcze będę tańczyć z Jaśkiem. Scena 33. Kasper, Jasiek. Jasiek, drużba! Słuchaj, bratku. Co ci powiem na ostatku? Zgadnij, co? Nie wiem, co. Że te panny to nas chcą. Może. Jo tak myślę, są.
Kasper, drużba, słuchaj, bratku, co ci powiem na ostatku. Zgadnij co? Nie wiem, no. Że tak one ino kpią. Co? To oto druhny są. Jesteśmy nie lada jacy. Albośmy to jacy tacy. Scena 34. Jasiek. Zdobyłem ze pawich piór, nadstroiłem pawich piór. Pawie pióra ładne, pawie pióra kradnę, postawię se pański dwór. Zdobędę se pański dwór. Wywlekę se złoty wór. Złoty wór wysypie, ludziską przed ślipie, nakupię se pawich piór. Scena 35. Pan młody radczyni. Jaki taki niech se szczeka. Czy dziwota, zamiast wody, że chce mleka. Że nie gonie, kto ucieka, na kontury lat nie trwonie, jak ci, co lat kwarantannę czekają, nim zgarną pannę. Mego zdania to nie zmienia. Punkt widzenia, kąt widzenia. O ten kredens, o tę szafę rozbije się jak o rafę. I najbardziej zakochani znałem takich, proszę pani, 5 lat byli zaręczeni. Naraz kredens wszystko zmieni. Mego zdania to nie zmienia. Scena 36. Poeta Rachel. Pani się kiedy zakocha w chłopie? Pan może wywróży. Mam do chłopów pociąg duży. Lecz musi być ładny chłopiec. Powrót. Powrót do natury. Nie tak trudno tego dociec. Nie trafia się inszy, który... Skarżył się już pani ojciec na ten literacki ton. Na wszystko dla mnie pozwala. Nawet sobie mnie zachwala. Interesujące, co? Wyzysk, handel, ja i on. Wszystko się w poezji topi u pani. Ojciec i chłopi. Ogromnie dużo wierszy czytałam. Pisała pani? Nie chciałam. Gust. Ten właśnie wielki miałam, żeby nie pisać. Lichą formą się brzydzę. Ale za to, kędy spojrzę, to widzę poezję żywą, zaklętą. I tę świętą. I tym jestem szczęśliwa, że święta i dla mnie żywa. Ze świętymi pani przestaje, za pan brat z różami w ogrodzie, za pan brat z obłokami, a ku swojej wygodzie chce pani za pan brat z poetami. Pan mnie ciągle łaje. Cała ta przyroda tajemna przestała mi być ciemna. Choć oko wykol, noc na dworze, to pannie serce rządzą gorze i wolałaby gdzie w komorze, nie sama? Przyszłam na chwilę, gdzie ta chata rozśpiewana. Przybiegłam jak ćmy, jak motyle, co biegną, gdzie zapalona lampa. Ale odejdę w pokorze do domu i będę sobie wyobrażać pana z daleka,
a jak będę zakochana, przyślę panu list i klucz. A, włócz się, poezjo, włócz, od komory do komory, od ogrodu róż do sadu tych śpiących drzew. Widać je tu z okienka, więc jak pójdzie panienka, a muśnie jej szal, który krzew, to jej tęsknota i żal udzieli się przyciętej słomie, a z krzaka smutek i cień udzieli się nieświadomie panience. A tak, a tak. A jak się drużba przydarzy, serduszko się drużbą pocieszy i zgrzeszy. A tak, a tak. Przez ogród pójdę, przez sad, a pan niech tu w oknie stoi. Ujrzę panią rad, błądzącą przez mroczny sad, niby zakochaną i błędną półdziewicą, półaniołem, pochyloną nad chochołem, jakby z obrazu Burne Jonesa, gdy ja będę w cieple stać. No, nie trza się o mnie bać, nie przeziębi najgorszy mróz, jeśli kto ma zapach róż. Owiną go w słomę zbóż, a ona na wiosnę go odwiążą i sam odkwitnie. To szczytnie. Ach, pani się trochę dąsa. Patrz pan, różę na ogrodzie, owitą w chochu ze słomy. Przed tą pałubą słomianą poskarżę się mej poezji. Wyznam, jakich się herezji nasłuchałam. Jak się jęto kąsać, gryźć mnie, co przyszła zakochana. Zmówię chochoł, każe przyjść do izb. Na wesele, tu. Może uwierzycie mu, że prawda, co mówi Rachela. Pani na imię Rachela? A czy to postać rzeczy zmienia? Ach, pani się zarumienia. Cieszę się pani imieniem. Sproś pani, jakich chcesz gości. Imię pani tak liryczne. Prawda? Śliczne. A teraz proszę miłości wysłuchać. Chcę poetyczności dla was i chcę ją rozdmuchać. Zaproście tu na wesele wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy, pioruny, brzęczenia, śpiewy i chochoła. Już pan wierzy? Już to pana zajęło? Słoma, zwiędła róża, noc, ta nadprzyrodzona moc? Może być weselna feta na wielką skalę. Teraz pana pochwalę. Adieu, to jedyna chwilka. Pan mnie zajął, pan teraz poeta. Otula się panna w szal, więc już, adieu? Nie dorosłam do wielkich skal. Bawię się, pour passer le temps tylko. Scena 37. Poeta, panna młoda. Panno młoda, myślę sobie, że co chcesz, to się stanie. Miłość płonie z lic. Jako jo nie umiem nic. Niby na moje zawołanie? Na prośbę i rozkaz twój, żeś to dzisiaj panna młoda, jak jaśminy, jak jagoda. I o cóż się to rozchodzi, że Pontylo się spodziwo po mnie? Ty dzisiaj jesteś szczęśliwą. Panno młoda, zaproś gości tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle, których bieda, piekło dręczy, których duch się strachem męczy, a do wyzwoleństwa się rwie. I po cóż te z piekła duchy? Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka. A to mi pan zabił ćwika, kas się tylu luda zmieści. Muzyka i chwilę popieści, duch taki chwilę przystanie, a potem jako dym znika. Pan co się trzy po trzy bają, może się inksi poznają, o co chodzi. Ot, mój mąż. Thank you.
Scena 38. Poeta, panna młoda, pan młody. Ach, pan młody! Ty, pan młody! Słuchaj, przecie ty poeta i ty dzisiaj sprawiasz gody. Ja szczęśliwy do gospody sprosiłbym tu cały świat. Takim rad, takim rad. Zaproś tego chochoła. Tam za oknem skrył się w sad. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Przyjdź, chochole, na wesele. Zapraszam cię ja, pan młody, wraz nagody do gospody. Jest na tyle jeść i pić, możesz sobie z nami kpić. Dla nas samych dość za wiele. Przyjdź, chochole, na wesele. Przyjdę, przyjdę, jak moc wolę. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Skoro północ zacznie bić, do nas tu na izbę przyjdź. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Czy on nos ty posłucha? Bo to głucho, psia jucha. Sprowadź jeszcze kogo chcesz. Ciesz się z nami, ciesz godami. Ciesz się, ciesz! Ha, ha, ha! Czy on nas też posłucha? Wielkie brawa! Tu kończy się akt pierwszy Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Czytali dla państwa gospodarz Paweł Królikowski, pan młody Sebastian Karpiel-Bułecka, panna młoda Katarzyna Kołeczek, ojciec Piotr Głowacki, dziad Lech Łotocki, Jasiek Grzegorz Dałkrzewicz, Kasper Marcin Korcz, poeta Antoni Pawlicki, dziennikarz Rafał Królikowski, Zosia Olga Kalicka, radczyni Małgorzata Foremniak, Haneczka Magdalena Lamparska, czepiec Piotr Cyrwus, Klimina Maja Berełkowska, Rachel Agnieszka Więdłocha, didaskalia Piotr Borowiec. Szczególnie dziękujemy aktorom, którzy nie powrócą już do nas w dalszych aktach. Annie Dreszowskiej, która czytała rolę Maryny. W akcie trzecim tę rolę przeczyta Jolanta Fraszyńska. Dziękujemy Mateuszowi Rusinowi, który przeczytał dla państwa rolę księdza. A także Wojciechowi Zielińskiemu, który przeczytał rolę Żyda. Bardzo dziękujemy. Przy domowym ogrodzie życie prawie nad stan mogłabyś mieć, moja pani. Lecz cóż radzić, na to mam, na krwogród dziki łam. Myśmy tacy zaplątani. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał, dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino? Może to zrobiła? Co tu zasiałaś to? Po co je tu dałaś? Gdy ona do mnie mówi, że Haracją jechać chce, i mówi do mnie tak, jak do ściany,
Nie o to wcale chodzi, że haracy nie ma, nie. Ja jestem tylko cały zaplątany. W pewnym domu rośnie pnącze, okno z drzwiami mi się plącze. W pewnym domu dzikie wino, kto je tutaj siał, dziewczyno? W pewnym domu rośnie pnącze, okno z drzwiami mi się plącze. W pewnym domu dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to? Dzikie wino. Może to zrobiłaś ty? Hej, dziewczyno! Po co tu zasiałaś to? Dzikie wino. Po co je tu dałaś? Ciemności palam gąść i buszując w łączu zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. A ona nagle mówi, że wina pragnie, wina chce. Ja jestem tylko cały zaplątany. Gdzie to wino dzikie pnącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą winie ginąć i rozłomne winą zwinąć. Gdzie to wino dzikie pnącze? Czemu już nas nie oplącze? Dziękuję.